Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Obrzychu została przeniesiona z ulicy Matejki do nowoczesnej strażnicy w dzielnicy Podzamcze. Obiekt, który kosztował blisko 18 milionów złotych, wpłynąć ma na efektywność pracy funkcjonariuszy oraz skrócić czas dojazdu do największych osiedli mieszkalnych. Nowoczesna strażnica, czyli centrum ratunkowe, znajduje się przy ulicy Ogrodowej. Zastępy strażackie stacjonują w obiekcie już od czerwca tego roku, gdy budynek został oddany do użytku. Teraz jednak w strażnicy funkcjonować będzie również cała administracja oraz dowódcy jednostek. Od poniedziałku część ta administracyjna Państwowej Straży Pożarnej w Obrzychu zostaje przeniesiona na ulicę Ogrodową, czyli wszystkie osoby, które są jak gdyby zainteresowane, mają coś do załatwienia w Straży Pożarnej, zapraszamy na ulicę Ogrodową. Budowa nowoczesnej strażnicy zajęła blisko 10 lat, a jej łączny koszt wyniósł prawie 18 milionów złotych. Fundusze na tę inwestycję pochodziły z budżetu państwa i były przekazywane w transzach od 2002 roku. Umiejscowienie budynku pomiędzy dwiema największymi dzielnicami w mieście, a także w bliskości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprawiło już efektywność pracy strażaków. Samochody, zastępy strażacy, którzy wyjeżdżają do zdarzeń i ratują życie i zdrowie, mienie ludzkie, funkcjonują tam od czerwca już, także już teraz widzimy tą poprawę czasów dojazdów, bo wcześniej docierały te samochody z dzielnicy Biały Kamień, czyli dzielnicy Piasta. Z danych wynika, że czas podejmowanych przez Straż Pożarną interwencji w większości przypadków skrócił się z 15-20 minut do około 7 minut.